Dzień dobry Państwu. Wczoraj miała premierę albumu Kanye Westa Donda. Wreszcie się doczekaliśmy po wielu dniach czekania i przekładania tego albumu. Jestem świeżo po przesłuchaniu. I co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć ogólnie na początek? Że ten album jest pełen niespodzianek i z drugiej strony tego, czego się spodziewałem po Kanye Westie, ale tak naprawdę to jest cudownym bałaganem, tak bym to określił. Takim minimalnym bałaganem, jak przychodzą rodzice do twojego pokoju i każą ci sprzątać, jednocześnie będąc wkurzonym i rzucając na podłogę rzeczy, mówiąc: sprzątaj, sprzątaj Łukaszek, sprzątaj. Co to za syf? Tylko że w tym wypadku rodzice nie przyjdą, bo album, jak sama nazwa wskazuje, nazywa się Donda po zmarłej nieszczęśliwie matce Kaniego. I co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć ogólnie na razie? Później przejdę do pojedynczych utworów, szczególnie tych, które mi się podobały. Produkcyjnie ten album jest bardzo, z jednej strony bardzo spójny, bo przeważają instrumenty sakralne, jakby miał to określić, organy, takie bardzo uduchowione pady, syntezatory. Coś w tym stylu, jakby miał to określić, bardzo przeważają, jakby organista ciągle był, gdzieś tam się przewijał na bicie. No tak, produkcja, szczególnie przyjrzałem listę produkcyjną, tam jest Mike Dean, czyli ci zwykli goście na produkcji, czyli Mike Dean, Kanye West, tam był jeszcze Swizz Beatz, słuchajcie, przejrzę zaraz Gus Afflestein, z tego co pamiętam. Będę się posługiwał telefonem. Nie mam tak dobrej pamięci, ten album trwa 2 godziny, słuchajcie. Tak. Tak, to jest Kanye West, Boy Wanda, Digital Nas, Gus Afflestein, Mike Dean, Ronnie J. Z tego co mi się wydaje, to producent XXXTentaciona, Swizz Beatz. No tak, czyli i sam Kanye West oczywiście. I co mogę ogólnie powiedzieć o tym albumie? Albo zaczynając od tego, jak on się odnosi do poprzednich albumów. Na pewno przekładanie go wielokrotne. Co mogę powiedzieć? Czy on jest lepszy niż poprzednie albumy, jak Jesus, Life of Pablo, Jesus is Lord, My Beautiful Dark Twisted Fantasy? I moja odpowiedź brzmi: nie wiem. To już zależy, jak kto patrzy, jak kto na to by mógł spojrzeć, bo są kawałki, które na pewno przypominają te poprzednie lata, na przykład Jesus is Lord, Hurricane trochę przypomina te dawne lata, Johna. Są też te kawałki, które bardzo przypominają erę Graduation, czyli te syntezatorowe, coś w stylu Flashing Lights. Słuchajcie, i to było chyba... To New Again się nazywało? Tak mi się wydaje. Tak, Lord Jesus też jest w starym stylu. Jeżeli ktoś poszukuje starego Kanye, to na pewno będzie mu się to się kojarzyło. Oczywiście w nowym wydaniu, na zmodernizowanych perkusjach, ale to zawsze daje vibe starego Kanye. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym albumie? No słuchajcie, tekstowo ten album jest bardzo osobisty. Dotyka wielu takich prywatnych spraw. Kanye mówi o swojej matce. Mówi o takich religijnych sprawach, o piekle, o niebie, o swojej relacji z Bogiem. To na pewno są, to jest tematyka tego albumu.
I tak jak mówiłem, ten album jest takim lekkim bałaganem, bo nie jest, moim zdaniem, nie jest to coś mega spójnego w sensie typu kawałków, bo wydźwięk jest z jednej strony spójny, a z drugiej strony bardzo różnią się te kawałki. Na przykład rozumiem, że Kanye chce wsadzić coś w stylu Flashing Lights w połączeniu z drillowym kawałkiem, ale no, nie każdemu może to się spodobać. Ja osobiście lubię taki miszmasz, taką mozaikę, ale rozumiem dlaczego niektórzy ludzie narzekają na to. No i tak, słuchajcie, co mi się nie podoba w tym albumie? Może to, że Kanye mógłby być lepszym raperem. Wiem, że to może się wydać kontrowersyjnie, bo na razie jest artystą stricte, ale mógłby się bardziej postarać nad tymi wersami. I tyle chyba. I żeby on bardziej błyszczał, bo na razie to taki trochę bardziej był kuratorem tego projektu. Doglądał go i pisał wersy oczywiście, ale spodziewałem się, że będzie bardziej raperem. Tak, cicho liczyłem na to, ale jest ok, jest ok, naprawdę. Tak, no to może przejdźmy dalej. Ok, zaczyna się od Donda Chant, to wiadomo, to jest taki przerywnik. I pierwszy kawałek Jail z Jay-Z'em, świetny kawałek, świetny wers od Jay-Z'ego. Świetny ten beat, jest taki gitarowy, coś w stylu taka gitara, na którą są nałożone efekty. No tak. God Breathe It to jest dziwny kawałek, ale podobał mi się nawet. Off the Grid, no to dokładnie. Off the Grid to mamy tutaj mamy tutaj coś, co nie sądziłem, że kiedykolwiek się zdarzy, czyli Kanye na drillowym bicie. To jest coś bardzo ciekawego. No tak, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Świetny wers Playboya Carti i Fivio Foreigna. Jeżeli ktoś lubi tych dwóch panów, to na pewno odnajdzie się w tym. Bardzo ciekawy, bardzo taki mocny beat, który przychodzi właśnie później w Trilla. Hurricane. I to jest dowód na to, że ten bałagan i ta lakoniczność Kanye Westa w samym byciu raperem mi się podoba, bo Hurricane jest chyba moim ulubionym kawałkiem z całego albumu, a na pewno top 5. Świetne wejście Weekenda, świetny ten chórek taki, który tam później wchodzi. Świetna produkcja, naprawdę uwielbiam. Naprawdę świetne. Świetna produkcja od Kanye Westa, Mike'a Deana, DJ Khalila, Ronny J. Widzę, tu też jest świetne. Mamy Praise God z Travisem i Baby Kimem. Baby Kim ma świetny tydzień. Ostatnio był na kawałku z Kendrickiem. Teraz ma Donda z Kanye. Świetnie, świetnie. Świetny kawałek. Świetne adliby Travisa. Bardzo taki uskrzydlający kawałek. Johna, tak. Johna jest ok. Fajny kawałek, fajny kawałek. Słuchajcie. Tak przeglądam tę listę i szukam swoich ulubionych. Moon z Kid Cudi'm i Toliverem Donim. Fajny bardzo kawałek, bardzo taki balladowy, mógłbym powiedzieć. Taka hip-hopowo R&B ballada, bardzo, bardzo mi się podoba. Heaven and Hell. To bardzo mi się kojarzyło z Hell of Life, z My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Produkcyjnie w pewien sposób. Bardzo ciekawy utwór. No, na Dondzie, na tym skicie słyszymy ogólnie matkę Kanye Westa. Też bardzo ciekawe to było, bo pierwszy raz usłyszałem w ogóle jej głos. Jesus Lord to jest bardzo w stylu Kanye Westa, starego Kanye Westa. Każdy czekał na starego Kanye Westa, to w końcu go miał.
Bardzo, bardzo fajny kawałek, szczególnie te part 2 na sam koniec albumu, tak? O ile się nie mylę. Tak, Jesus Lord part 2 jest. I tam jest chyba Jadek Kiss, o ile się nie mylę. Już nie pamiętam. Zaraz to sprawdzimy, ale ogólnie tam są dwa wersy, chyba jakieś inne, też bardzo przyjemne. New Again, to tak jak mówiłem, bardzo mi przypomina czasy Flash Graduation, tego stylu. Tak, i z tego co widzę, słuchajcie, No Child Left Behind, bardzo mi się podobają te syntezatory, które tam wchodzą. To jest taki spokojny i uskrzydlający kawałek. Kanye na tych niektórych kawałkach był bardzo oszczędny w perkusję na przykład i nie dodawał jej. Co mi też się podoba, bo to daje taki wydźwięk, taki spokojniejszy może, tak bym to ujął. Okej, słuchajcie, mamy też Jail Part 2. Mamy ogólnie OK Part 2, Junia Part 2 i Jesus Lord Part 2. I tak, Jada Kiss jest na tym drugiej wersji Jesus Lord. Jesus Lord Part, tak. I mamy Styles P. Kogo jeszcze mamy na tej wersji? Dobra, słuchajcie, to nie jest aż takie istotne. Chic Lucz. Nie kojarzę pana, ale tych dwóch panów innych kojarzę, szczególnie Jada Kissa. Ale o co mi chodzi? Fajnie, że Kanye uwzględnił to i że dał dwie wersje tych rzeczy. Słuchajcie, sprawdzę, czy nagrywa. Dobrze, nagrywa. Przepraszam za syf w pokoju i za pranie wiszące. Aj. No i słuchajcie. Co uważam za plus, że dał te dwie wersje kawałków. Bardzo mi się podoba, lub jak artyści dają jakieś demówki instrumentale albo dwie wersje rzeczy. To daje taki większy ogląd na sytuację, na wydźwięk albumu. A co mi się nie podobało, na pewno kawałek z Pop Smoke'iem, chociaż na tej chwilę myślę, że podmienił te kawałki po prostu niektóre, bo niektóre wydają się naprawdę jak demówki. Z tego co pamiętam, to ten kawałek, jeden z kawałków z Playboi Carti bardzo brzmi jak demo. Słuchajcie, sprawdzam, czy nagrywa. Okej, mówiłem o kawałku z Playboi Carti, że brzmiało jak demo trochę. I ogólnie ten album posiada taką cechę, że niektóre kawałki są właśnie brzmią jak demo. Ale nie uważam, że to źle, bo to może być specjalny zabieg, który Kanye zrobił, żeby to brzmiało bardziej surowo i tak autentycznie. I nie mam nic do tego. Więc słuchajcie, podsumowanie teraz. Podsumowanie. Dla kogo jest to album? Na pewno to jest album dla każdego fana Kanye Westa. Zdecydowanie. Trzeba to przesłuchać. Jeżeli nie jesteście fanami Kanye Westa, też polecam. Chociaż ta tematyka, nie, może, jeżeli jesteście ateistami, to nie zraźcie się, że to jest, że tematyka jest religijna na przykład i że te bity brzmią jakoś sakralnie, nie? Ale nie zraźcie się tym, po prostu pozwólcie to sobie przyswoić, a może wam się spodoba. Ogólnie oceniłbym ten album, no takie mocne 6,5. 6 i 8. Moje ulubione kawałki to Jail, Hurricane, Moon, Jesus Lord. Słuchajcie, przejrzę jeszcze. Nie pamiętam, to jest długi album. Kurczę, zapominam. Tak, Of the Great is fajne, też oczywiście. Praise God, tak jak mówiłem. Moon, Jesus Lord, tak. Bardzo fajne jest New Again. I tak, i Jesus Lord, tak. I
Spodziewam się, że kolejne projekty Kanye Westa będą wychodziły szybciej na czas, to na pewno. I że Kanye jeszcze bardziej pokaże, na co go stać, bo zdecydowanie stać go na więcej. Tak. Wiecie, tak. Kanye jest zdolnym leniem, jak to mówili w szkole nauczyciele. No takich uczniów. No, zdecydowanie tak. Ogólnie pozytywnie, bardzo muzykalowy, bardzo filmowy wręcz, tak, dźwiękowo, filmowo, tak. Słuchajcie, ten album dla mnie brzmi trochę jak musical, jest bardzo filmowy w wydźwięku, szczególnie przez te instrumenty typu organy, to bardzo sprawia wrażenie takie. No i chyba to tyle by było na ten temat. Tak. No słuchajcie. Życzę Wam miłego tygodnia. I do następnego filmiku. Trzymajcie się, hej.